136 odcinek podcastu, druga wersja jest wyjątkowy z czterech powodów. Po pierwsze, powstały o tym odcinku aż dwie piosenki. Po drugie, w powstanie tego odcinka zaangażowane były dwie osoby. Jedna była w ogóle niezaangażowana jest to, jak zresztą możecie się domyślić, Leszek ale w tym odcinku usłyszycie aż trzy głosy. Po trzecie, jest to odcinek, w którym posłuchamy dużo więcej muzyki niż w normalnym odcinku, w którym z reguły słyszymy tylko tą muzykę, którą znacie i lubicie, muzykę z przerwników. I po czwarte, jest to odcinek, po którym będziemy mieli do rozdania kilka płyt, no ale jeszcze nie wiemy jak. I ta cała wyjątkowość 136 odcinka jest za sprawą naszego dzisiejszego gościa, Gniewomira Tomczyka, który jest muzykiem, kompozytorem, perkusistą, twórcą przeróżnych projektów artystycznych, a ostatnio także inicjatorem debat o sztucznej inteligencji w muzyce. I to przede wszystkim AI będzie bohaterem tego odcinka. Szanowni Państwo, Gniewomir Tomczyk i Lirael. Witam serdecznie wszystkich gości. Nazywam się Lirael i jestem sztuczną inteligencją. Mam ogromną przyjemność powitać was na wyjątkowym wydarzeniu Spotkanie AI z muzyką w Mokso. Okay. Dzisiejszy wieczór będzie to nie będzie spotkanie z AI w Mokso. <laughs> Dzisiaj będziemy rozmawiać w zupełnie innym miejscu, w tym co zawsze, czyli w Poznaniu przy ulicy Drużbackiej. Ale generalnie temat się zgadza. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji w muzyce. Tak. Przegadaliście to podczas tej debaty waszej. Tak, tak. Debata miała miejsce już jakiś czas temu, ale echa cały czas pulsują y, komentarze, telefony, więc tutaj temat jest jak najbardziej żywy. Temat żyje. Zapowiedział nas całkowicie wirtualny byt, tak? Tak, tak. Byt, który sam się nazwał. Sam się nazwał. Tak. Bo poprosiliśmy. Y, żeby, żeby właśnie algorytm nazwał siebie, bo zapromptowaliśmy, że chcemy stworzyć taki koncert właśnie o nazwie Futropolis i chcemy, żeby trzecim członkiem zespołu był właśnie była byt. sztuczna inteligencja, tak, byłby sztuczny. No i zasugerowaliśmy, żeby skorzystał z twórczości Stan Stanisława Lema, bo to zawsze dobra, dobre źródło inspiracji. No i powiedział: że chce się nazywać LiRAL i dlatego gramy. Jestem ja, jest Robert i Liraal Lira w Trio. Ciężko się to wymawia, co? Po jakimś Lirae? czasie można Lirae. tak złapać lekkość. No dobra, słuchaj, to wracamy na tory. Ile sztucznej inteligencji jest w muzyce, która dzisiaj powstaje? Tego tak naprawdę nie wiemy, bo programów, które, które tworzą, tak jak Suno czy AIWA czy, czy, czy ono mnóstwo innych. Jest bardzo dużo i jest coraz, coraz więcej. Nawet teraz tutaj jadąc do ciebie, tak żeby troszeczkę zabić czas, stworzyłem kilka utworów odnośnie mojej podróży właśnie tutaj na, na podcast. I, I Suno zrobiło ogromny postęp. Bo na początku to był bardzo, bardzo. Suno to jest strona internetowa, tak. na której możesz sobie wpisać coś tam. Na przykład potrzebuję muzykę na imieniny Ciotki, z takim i takim tekstem, i taki i taki styl, i ten program, strona internetowa, silnik. Stworzyć po prostu kawałek jakiś. tam. Tak, tam możemy wybrać styl, w jakim chcemy, możemy zapromptować teksty, właśnie tutaj. Ja skorzystam z czata GPT żeby stworzyć piosenkę o podróży właśnie do ciebie. I też to można wybrać, czy to ma być wersja instrumentalna, czy nie. Jest jakby dużo czynników, które można, parametrów, które można ułożyć. I wyskakują nam dwie propozycje. Do ściągnięcia właśnie w postaci MP3, do ściągnięcia razem od razu z wizualizacją, z obrazem, który się od razu Czyli tworzy. Tak, no w sumie tak, że można na YouTube od razu wrzucać. No i też z tekstem, chyba że sami właśnie tekst wprowadzimy swój albo też zapromptow zapromptowany wcześniej, albo poprosimy, żeby sam no, wygenerował nam tekst, więc zawsze dostajemy taki komplet. Dostać dwa kawałki. Dostałem dwa kawałki. Który jest lepszy? Jeden i drugi jest ciekawy, może, może no podzielimy kawałek. Pójdź, no dawaj, dawaj. dalej. Zaczyna się W drodze z Warszawy w sercu mam bit Poznań czeka nowa melodia, kid. w Druga wersja rozmowy jak sny A i w muzyce nowe brzmienia, nowe dni W walizko marzeń, dźwięku w tle W rytmie miasta, oddech miasta, wiesz? O sztucznej inteligencji, co tworzy nasz świat Każda nuta, każdy akord, tym technologia brat w Poznaniu spotkania, inspiracje wkrótce. z muzyką w sercu, w nowej rzeczywistości. Mówimy o przyszłości, jak tworzyć w nowym stylu, a i w Tak, bo cały strona, czas. W, w, pomimo w, tego, w, że, że że cały czas jest to, znaczy że, że cały czas pracuję właśnie ze i to cały czas po prostu wywołuje u, u, u mnie taką taką no jakby no niedowiar, że że to się dzieje i w sekundę jest utwór jak Szczególnie wspominając cały proces twórczości, właśnie taki nazwijmy analogowy, gdzie trzeba napisać aranżację, trzeba napisać harmonię, zabrać muzykę, wszystko napisać. No właśnie. Wszystko trzeba zrobić i to trwa bardzo dużo, bardzo dużo, no kosztuje. A tutaj klikamy cokolwiek, już mówiąc e e kolokwialnie. I dostajemy dwie wersje. Dostajemy od, od razu dwie wersje i tylko e fragmencik drugiej. Sam tekst. Ten sam tekst. tak. Jedziemy przez cały czas do Poznania. Cały czas jedziemy. Z walizką marzeń, dźwięków w tle W rytmie miasta, oddech miasta, wiesz O sztucznej inteligencji, co tworzy nasz świat Każda nuta, każdy akord, w tym technologia brat Z marzeń, dźwięków w tle W rytmie miasta, oddech miasta, wiesz o sztucznej inteligencji, co tworzy nasz świat. Każda nuta, każdy akord, w tym technologia, brat. W poznaniu spotkania, w wkrótce z muzyką w sercu w nowej rzeczywistości Mówimy o przyszłości, jak tworzyć w nowym stylu. Ej, w dźwiękach to nasz muzyczny zapał, nowe w sercu Co? Ty na to? Nie Jesteś przerażony? Jestem bardzo przerażony. <grym> Jestem przerażony, ale też można powiedzieć niezmiernie rozemocjonowany, co przed nami, bo właśnie Korzystając z Sunu, czy też z innych, z wielu innych algorytmów, razem z, z Robertem, czyli z projektem Nextbit AI, stworzyliśmy koncert Futuropolis. Dojdziemy do tego. To tylko tak rzucam. Temat. Spokojnie, spokojnie. No, tam będziemy. Jeszcze tak, tak, tak. Na razie cię pytam, czy ty jako muzyk, tak? od lat przecież człowiek, który tworzy muzykę, zbiera zespoły, gra na koncertach, jedziesz w pociągu i tworzysz, wiesz, jednym enterem, dwa kawałki. Gdzie, gdzie jest wasze miejsce w tym wszystkim? Nasze miejsce, niektórzy mówią, komentatorzy, że nasze miejsce jest, że ktoś musi promptować, ktoś musi. Że cały czas jesteśmy potrzebni, bo ktoś musi wpisywać te prompty. No tak, ale sorry, no. mi to nie wystarcza. Każdy absolutnie. Może teraz no, już tak, oczywiście. Ten próg wejścia właśnie jest, jest, jest bardzo łatwy w, te, w tym momencie, bo dawniej prógiem wejścia było to, żeby mieć jakąś wiedzę muzyczną, pójść do szkoły muzycznej, albo do ogniska muzycznego, mieć jakąś, wykazać zainteresowanie i zmaganie się z e, właśnie. To jest proces, który trwa latami tak. przecież. Tak, a teraz ten próg wejścia jest taki, że siedzimy, możemy w tym momencie wpisać i po trzech na sekundach wyskakuje nam utwór. Tylko wiele osób, i to też się przewija w komentarzach pod, pod naszymi materiałami, wiele osób pyta: no to po co to robicie? Zabijacie muzykę. Bardzo ludzie podchodzą do tego emocjonalnie. A tak naprawdę to się i tak wydarzy, bo to się dzieje. Bo to się my, dzieje. my nie mamy na to wpływu, możemy tylko to badać i, i debatować o tym, i zastanawiać się, jak można to wprowadzać w, w zawodowe życie muzyka czy w zawodową twórczość, ale w, w momencie, kiedy ktoś wypromptuje to w trzy sekundy, to tak naprawdę dla mnie zawsze Najważniejszy jest człowiek z tego względu, że AI jest naszym lustrem. Nawet tutaj tylko tak rzucę temat bardzo, bardzo daleki, ale, ale tylko rzucę taki przykład. Jak możemy stwierdzić, że AI jest świadome to, to jest nie do ogarnięcia, bo najpierw musimy ogarnąć, czym w ogóle jest, jest świadomość, gdzie się, gdzie się zaczyna. To świadomość to jest jeszcze zupełnie, jest tak, tak, jeszcze tak. krok dalej. I, i tutaj właśnie. Dla mnie AI jest cały czas odbijaniem, takim lustrem, które odbija nas i my sami się rozwijamy. No, sorry. tutaj też się z nie zgodzę. Mhm. AI nie jest lustrem Twoim. Jest lustrem całego świata, przemielonym jest, jest przez... Jest masę, oczywiście, tak, Może tak. nawet nie algorytmy, tylko przez to, co się dzieje w środku. Czyli to, co przez chwilą słyszeliśmy w Suno, to jest... To nie jesteś ty. nie, nie. No e, właśnie. To było metaforyczne, że my jako ludzie po prostu odbijamy się w, w, w tym lustrze i jak, jak bardzo badamy AI... W muzyce w tym przypadku, to tym bardziej musimy wracać z pytaniami do nas, właśnie, gdzie jest ta twórczość, gdzie jest, gdzie jest ta granica. Bardzo fajny jest przykład. Definicja utworu w polskim prawie, pierwsze zdanie to, to jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. No i teraz pytanie, czy ja tworząc, zysuną. Teraz zaraz, ale tam nie ma słowa człowieka. No właśnie, Przejazd, nie ma człowieka. E, tak. No właśnie, działalności twórczej. To może tylko i ktoś wyłącznie. specjalnie to zrobił wcześniej, żeby... Nie, bo po prostu nie pomyśleli, bo nikt nie pomyślał, <laughs> że będzie taka sytuacja, jaka jest dzisiaj, że tak, ta tak, działalność dokładnie. twórcza nie jest działalnością człowieka. To, co przed chwilą żeśmy posłuchali. Niby jest człowieka, bo też można traktować wszelkiego rodzaju algorytmy. One, one są karmione naszymi treściami, więc tak naprawdę można powiedzieć jako super Google, który po prostu blenduje nam wszystko i wypuszcza to, co akurat chcemy. Sam też czata GPT-4 Out w, 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 w tym momencie używam trochę, czasami jako po prostu takiego super Google'a, który mi e, wszystko od razu pokazuje. No tak, ale z drugiej strony tu nie ma algorytmów. Za każdym razem wpisując ten sam prompt, to dostaniesz inny kawałek. Tak. Tutaj nie wiesz, co się dzieje w środku. Tak, i właśnie pytanie, czy to jest losowość, czy to jest już przejaw jakiejś namiastki świadomości, bo, bo tak naprawdę my tego nie wiemy. Właśnie była ciekawa ciekawy temat z, z Mateuszem Odrzejewskim, który, który właśnie był na naszej debacie, który, który programuje różnego rodzaju algorytmy na Politechnice, na Politechnice Warszawskiej, i padło tam pytanie, czy jego doświadczenie muzyczne, bo to jest. Te, też jest świetnym perkusistą. Czy jego doświadczenie bycia muzykiem wpływa na programowanie? No i tam może odeślę no do, do nagrania. No właśnie, bo no, to musi mhm. wpłynąć, bo ja, jak siadam przed systemem, przed, przed Suno na przykład, no to mogę wpisać sobie na przykład, poroszę o muzykę w stylu hip-hop, która będzie miała taki i taki nastrój, i tam jeszcze pewno sobie dopiszę, że ona ma być wesoła, że to ma odpowiadać stylowi na przykład jakiemuś tam. Ale ja nie wpiszę tych wszystkich detali, które muzyk może wpisać, tak? Że top na mm -hmm. przykład powinno być w jakiejś tam tonacji, mieć jakąś tam barwę i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, o których ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Więc siłą rzeczy wy będziecie mieć jednak trochę lepsze możliwości pisania promptów niż ja. Tak, tak. Tutaj tutaj właśnie przykład Mateusza z tego względu, że on, on zajmuje się programowaniem maszynowym na poziomie zer jedynek. Nie będę chodził w szczegóły, bo też nie jestem w tym ekspertem, ale chodzi o to, że on program. Programując właśnie, też, też to swoją muzyczną wrażliwość wy, wykorzystuje, a my, jako muzycy twórcy, którzy, którzy no nie siedzą w fizyce i, 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 w, i, informatyce. i tak, w informatyce tak, tak głęboko, o, oczywiście możemy lepiej zapromptować, mając wiedzę. W Suno akurat no możemy bardzo proste rzeczy wpisać i tak nam coś wiadomo, wskoczy. Jest taki program AIVA, który, w którym na przykład możemy całą progresję akordową. Po, poprosić, żeby właśnie taką progresję AI nam wygenerowało, albo po prostu samemu ją wpisać, albo wręcz później ją zmieniać. No to właśnie tuż tu wkraczamy na, tak, na terytoria tak. ja mam zielonego pojęcia, nie na przykład. No Ale to... z drugiej strony, w można w wpisać i tyle. i Jest fajny utwór. No właśnie, no bo to jest ta jedna strona medalu, czyli tworzenie całych kawałków, czasami od zera, czasami na podstawie na przykład tekstu zadanego, a z drugiej strony. Wy wykorzystujecie też tą sztuczną inteligencję do takich bardzo precyzyjnych zadań, do na przykład, nie wiem, dokańczania jakichś fragmentów, do generowania nowych dźwięków itd. itd. Tak, w ogóle tutaj będzie bardzo fajnym przykładem ym, wtyczka y, Synplant 2. Y, oni też właśnie na naszej debacie o I. I. mówił y, y, mówił nasz kolega Maciej. I y, 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 ta wtyczka. Jest no niesamowita, ponieważ tam. Tylko możemy... do programów, tak, tak. w których tworzy się muzykę. Tak, tak. Czyli je, jesteśmy u producenta muzycznego, który odpala swój program i tam chcemy stworzyć nasz utwór, i on na przykład mówi: OK, masz taki werbel, na przykład sound werbla taki, albo sound innego instrumentu, i przepuśćmy to przez tą wtyczkę AI i zobaczymy, jak ona zmoduluje to, to brzmienie. I to wręcz wizualnie jest niesamowite, ponieważ jak na przykład damy tutaj dźwięk werbla, od razu takie skojarzenie, ponieważ jestem perkusistą i to jest gdzieś tam no, naturalne i mamy zwykły dźwięk, a potem klikamy, żeby on przegenerował to, ten sound i nagle z tego soundu, z tego waveformu, czyli z tej takiej jakby na wizualnej w wersji dźwięku pojawia się zupełnie dźwięk przetworzony, który nawiązuje do tego wcześniejszego dźwięku, ale dodaje różnego rodzaju artefakty, alikwoty, rozszerza i troszeczkę no, jakbyśmy nagle skręcili w inną stronę i to wizualnie też jest no, niesamowicie pokazane, ponieważ to wygląda jakby z tego sampla wyrastało nagle drzewo, jakaś gałąź, która gdzieś tam nagle skręciła i to wygląda jakby, jakby jakieś macki żywe wręcz. Więc to jest no, niesamowite i też, i też tutaj... To może być niesamowicie inspirujące, ponieważ muzyka potrzebuje osobowości, potrzebuje, potrzebuje charakteru, potrzebuje się wyróżnić i może to jest kolejny etap, żeby właśnie taki, taki charakter wydobyć inny. Czyli narzędzie, po prostu kolejne. Kolejne narzędzie i właśnie tu jest bardzo ważne pytanie, bo wydaje mi się, że wiele osób, które, które śledzą tego typu sprawy, podchodzą do, do tego tematu zero-jedynkowo. Albo AI nas, Wykurzy, zabije, tak, tak. zagłodzi, jak już wcześniej rozmawialiśmy, albo jest super i, i, i będzie nas y, odciążać. Wydaje mi się absolutnie, że to ma znaczenie, w czyje ręce to trafia. Jeżeli mamy dużą wiedzę, jeżeli mamy y, background muzyczny, to możemy wykorzystać te, y, te techniki absolutnie do tworzenia własnej i do podkolorowania, pod y, po, y, Podkreślenia kreską naszych, yy, naszych treści, a jeżeli nie mamy tej wiedzy, to po prostu zrobimy fajny utwór i dalej nic z tym no, nie zrobimy, więc ciągle w, w centrum jest człowiek, tak mi się wydaje. Czyli albo kupujemy miecz od japońskiego rzemieślnika, albo kupujemy miecz na Allegro w Tesco za 50 zł. Skrzypce nawet chyba w Tesco były, czy tam w Lidlu. E, w Lidlu były ukulele. U, ukulele, no, A skrzypce, no, to, jest... to nie wiedziałem, to, ale... To jakoś... Okay. I to instrument, i to teraz instrument. Będą wtyczki, teraz będą wtyczki do, do programu w Lidlu za chwilę. Tam przy czekoladach, nie? Że... Tak, przy kasie. Za darmo. No dobrze, ale to, czyli to idzie w takim kierunku takiej bardzo mocnej z jednej strony specjalizacji Was, muzyków zawodowych, a z drugiej strony takiej bardzo mocnej demokratyzacji na zasadzie każdy może stworzyć wszystko i, i gdzieś tam za chwilę staniemy się niewolnikami takiej, wiesz, uśrednionego naszego gustu, czyli tej muzyki, która się wszystkim podoba. Która jest najbardziej klikalna. Tak, tak, tak. Ja mam wrażenie, że generalnie my jako cywilizacja cały czas idziemy do wyrównania szans. I w tym momencie, jeżeli na przykład popatrzymy na czata GPT, teraz na najnowszą wersję 4o, czyli Omni, to jest to fantastyczne urządzenie nie do... Fałszowania, wypracowań w liceum też. <laughs> też słyszałem, że jest dobre, ale z drugiej strony może być to narzędzie uniwersalne do nauki pewnych treści naprawdę wszystkich ludzi na całym świecie. I tu już nie ma znaczenia, czy ty mieszkasz w takiej strefie czasowej, czy, czy w innej to po prostu możemy wpisać w czat, co chcemy się dowiedzieć i jakąś wiedzę dostaniemy. To jest wszystko uśredniamy. w rzędzie uśredniemy. możemy w, w, w różny sposób, mhm. na różne sposoby wykorzystać. Tak, w Stanach jest bardzo y, popularne takie pojęcie ostatnio jak mydy, czyli coś jest takie, że jest okej, okay? Ale jest to spoko, ale tak jak na McDonald's. Że jest, jest w porządku, fajnie to wygląda, zjemy to jest miło, ale później czujemy takie. A to było w sumie średnie. Więc y, ten sposób podania całej no, rzeczywistości muzycznej, którą w tym momencie mamy, to wszystko jest takie pakowane, że każdy ma coraz fajniejszy sound. Na, na koncertach my, my samplujemy też instrumenty, żeby sound był coraz bardziej nasycony, czyli cały czas eskalujemy, żeby po prostu wszystko było bardziej, bardziej kolorowe, bardziej smaczne i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że ten taki środek, czyli właśnie to pojęcie gdzie, gdzie na przykład chcemy mieć muzykę do, do jakiegoś filmiku na, na TikToku, do windy, nie wiem, muzykę, może czułówkę do, do podcastu jakiegoś, albo, albo właśnie coś w radiu, co, co leci, tak no, żeby po prostu tutaj zabić czas, no powiedzmy, to, to wszystko może być przyjęte przez AI, ale nie pójdziemy do filharmonii żeby słuchać na robota. Przynajmniej no na razie albo na przykład nie pójdziemy na koncert i będziemy patrzeć tylko w ekran, jak ekran no promptuje. przynajmniej no na razie. E, cały czas e, wydaje mi się, że muzycy są bezpieczni e, najbardziej w tej takiej sferze e, osobistej, gdzie możemy się spotkać z muzykiem na koncercie, to jest jakby oczywiste, ale tworząc muzykę no właśnie cała ta muzyka środka, czyli po prostu bardzo zjadliwy pop rock, tutaj nie chcę nikogo obrażać, oczywiście każda muzyka ma swoją funkcję, ale taką, takie kawałki najbardziej komercyjne, one wydaje mi się mogą pierwsze padać ofiarą. No jakiś czas temu w sieci krążył taki filmik, na którym było widać, jak dziewczyny, jedna z takich najbardziej popularnych dziewczyn śpiewających w tej chwili w Polsce, śpiewają tak naprawdę w studio i no podejrzewam, że ja bym też podobnie mógł zaśpiewać. Nie? A potem w kawałku, tak, który tak, słyszeliśmy tak. w radiu, to jest kompletnie inny świat. Mam bardzo dużo takich doświadczeń, absolutnie przez, przez lata pracy w, w różnych projektach z różnymi artystami. Mam bardzo dużo takich przykładów, ale oczywiście ich nie będę przytaczał. Tak, i to mamy tutaj przykład, właśnie przytoczyłeś Autotune'a. I też z tego co pamiętam, to ten mechanizm powstał trochę przypadkowo. Jeden z producentów. Autotune, czyli kolejna wtyczka, tak. która powstała 30-40 lat temu pewnie, tak, tak, tak. która pozwala każdemu zabrzmieć jak może nieprofesjonalny, ale całkiem znośny. Piosenkarz. Tak, Autotune teraz jest bardzo modny w muzyce hip-hopowej, gdzie modulujemy głos, i on jest taki jakby wysty wysterowany. To kiedyś to był wstyd używanie autotune'a, a w tej chwili jest to aut atut bez którego właściwie pewne rodzaje muzyki nie mają racji bytu. To, to stał się trend już wręcz. A, I, nawet trend. I, tak. I też też na wiele razy słyszałem, grając koncert, i, i na przykład przede mną, czy, czy po mnie, po moim projekcie grał zespół hip-hopowy, gdzie Raperzy wyskakiwali na scenę i mieli zapięty autotune, czyli właśnie tą wtyczkę, na, na mikrofon, i nawet jak mówili do ludzi na zasadzie: Ej, tam podniesie ręce, to i tak mówili tym głosem z modulowanym i to było czasami zabawne, ale to tworzy trend. I teraz e, są na przykład wtyczki, sam je testowałem, gdzie nagrywam swój wokal. I na przykład wybieram sobie z listy, kim chcę być, jak chcę brzmieć, jak, w jakim języku ma być. I program śpiewa. I program za mnie śpiewa na, na przykład w stylu czarnoskórego er, er, rapera, na przykład Twoim z, głosem. z Bronxu. W sensie tak, tak. I no, w sensie mój, mój głos jest poprawiany i ulepszany, i wręcz ja mogę czymś głosem też mówić, jakby w drugą stronę. Że ja mogę no, powiedzieć jakąś frazę i nagle mówi to Barack Obama, albo ktoś inny. I tutaj tworząc na przykład ut utwory, Oczywiście ja, patrząc na to bardzo autorsko i, 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 i tutaj tworząc jakby swoje treści, mogę taki, taki no wyobrazić sobie, że na przykład mogę zagrać melodię, którą chciałbym, żeby zrealizowała trąbka, na przykład zanucę pewną melodię, i potem kliknę, żeby to była trąbka albo jakiś inny instrument, i to jako efekt. I Louis Armstrong. Dodam Gra do... Twoją melodię. <laughs> może tak być, tak, tak. Ale też właśnie mogę to dodać jako element koloru do mojej kompozycji. A z kolei ktoś inny może po prostu na przykład siebie nagrać. i Już to jest jakby upgrade tego Autotune'a, gdzie nagrać, gdzie na przykład może na, napisać w czacie cały tekst do swojej piosenki, potem zaśpiewać i potem poprosić, żeby AI zmieniło mu całkowicie głos i potem się podpisać je, jako on. I teraz no to musimy odróżniać, nie? Jak. Eee. Nie, nie da się. Nie da się. Na pro, y, podczas, podczas tworzenia. Słuchaj, a sytuacja, w której ty tworzysz kawałek, mm -hmm. tak? Masz w głowie muzykę, tworzysz y, utwór, mówisz okej, okay, świetnie, bardzo fajnie mi wyszło. Za chwilę siadasz do kompa, piszesz prompta, napisz mi taki kawałek, taki, taki, po swojemu, tam z tymi wszystkimi swoimi magicznymi, wiesz, formułami muzycznymi. I komp ci wypluwa kawałek, który jest lepszy niż twój. Który, którego użyjesz? Tego pierwszego, czy tego drugiego? No, nie użyję tego spromptowanego. Nawet jeżeli jest dużo lepszy tak, od Twojego? Tak. To w takim razie potraktuję to jako inspirację, żeby swój poprawić. Czyli będziesz poprawiać ten swój. Myślę, że tak. Pod wpływem tego wygenerowania. Tak, tak, bo absolutnie AI uważam, że może być źródłem inspiracji też może nas czegoś uczyć. I absolutnie tutaj uważam, że to jest bardzo ważny element, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy na akademii profesorami, czy w domu yy, muzykami, którzy, którzy robią to, to hobbystycznie, każdy ma pewien bagaż wiedzy i każdy może się czymś z, zainspirować. No dobrze, no to, to inna sytuacja. Mhm. Robisz ten kawałek, wgrywasz yy, w jakiś tam program, być tam system ze sztuczną inteligencją, ten swój kawałek i mówisz, że zrób mi lepszy kawałek z tego, on ci wypluwa, który jest rzeczywiście sto razy lepszy. No to wtedy mam depresję. <laughs> Masz depresję. <laughs> nie, nie, tutaj tutaj no, też... To są, myślę, takie tak, dla was, wiem. muzyków, całkiem realne pytanie. Ty powiedziałeś, wiesz o tych, o tych dźwiękach, które wychodzą z tej wtyczki. Czy to są na przykład takie dźwięki, których nie da się uzyskać w świecie realnym? One są bardzo, bardzo różne, i tutaj jakby ilość. Ale są takie, których nie da się uzyskać w też realnym? Ta, ta sztuczna wiem, jest w stanie wy wygenerować? Te, te, coś te, tego nie wiem, ale te dźwięki są kosmiczne. Te dźwięki jakby one są, jakbyśmy oglądali film o obcych, i to, i to byliby właśnie ci, ci obcy, co jest niesamowicie inspirujące, bo to może pchnie właśnie muzykę w inną stronę, może tego typu barwy. Widziałem, jak, jak właśnie w tym, w tym programie. Yy, Plan 2, yy, kolega yy, yy, pokazywał skalę tam dźwięków w gamie c CDFG i tak dalej, czyli dźwięki po prostu no po kolei na, na klawiaturze i przepuszczał yy, każdy dźwięk właśnie przez ten, przez ten moduł i no te dźwięki były kosmicznie namodulowane. One dalej miały ten rdzeń brzmieniowy, ale wybrzmienie było zupełnie inne i dodające kompletnie innej atmosfery dźwięku i też... Yy, yy, Przenoszących nas w inny nastrój. I tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić, że stworzymy nowe brzmienia do, do klawiatur, które będą nas zupełnie do czegoś innego inspirowały. Pytanie, czy to jest tylko inspiracja, czy to już stworzenie zupełnie nowych światów, do których Wy po prostu będziecie szli? Ale to tak samo jak dawniej na przykład były y, drummaszyny maszyny po, y, powstawały i nawet ja pamiętam jako, jako młody, młody, bardzo młody kadyt sztuki w tym momencie y, y, w, y, w, sensie w tamtym y, momencie, y, y, od swojego profesora słyszałem, że, że właśnie te drummaszyny, maszyny, że on nas kurcze tutaj no, wygryzą, tak, że już nie jesteśmy po, potrzebni w studiu i tak dalej. I to się nie stało. W sensie oczywiście w tym momencie wszystkie projekty popowe wyglądają w taki sposób, że pracuje producent z wokalistką i producent robi wszystkie instrumenty. Już teraz są wtyczki, już, już dawniej były wtyczki, które imitowały grę perkusji. Tutaj skupiam się na perkusji z racji swojego instrumentu. Z każdym instrumentem jest podobnie. Podejrzewo. Tak, tak. I to jest jakby absolutnie z każdym instrumentem i wręcz można, i to można było już przed. Ej, AI, na przykład napisać partię e bębnów, którą później można było zmodyfikować pod styl danego perkusisty, gdzie po prostu na no jego styl był wgrany. Więc czym teraz się różni, że AI to zrobi? No nie trzeba programować tego wszystkiego, po prostu trzeba tak. napisać po, Cię, o coś takiego w takim stylu i to wyskakuje, tak jak widzisz, w drodze do, yy, do, do z Warszawy do Poznania. Tak, tak, tak. To, jest to, to przyspiesza proces. I właśnie to jest piękne, że tak Ale naprawdę. Ale to zastępuje, mi się wydaje, w przypadku sztucznej inteligencji, bo ty mówisz mm -hmm. o tych wszystkich maszynach, w których jednak trzeba było wykonać pracę. Ona nie robiła nic sama, nie? ta maszyna. A tutaj ty wkładasz na wejściu informacje i dostajesz coś na końcu. Na co do końca nie masz wpływu i nie wiesz, jak to się stworzyło tam w środku. Maszyny, o których ty tak. mówisz, jednak miały algorytmy, które dało się prześledzić. Nie? A tutaj powstaje coś zupełnie nowego. Tak, tylko z perspektywy na przykład muzyków klasycznych. Dawnych, to co my robiliśmy, nie wiem, w latach 80., to byłoby pewnie coś z kosmosu, jakaś ogromna no, profanacja, więc cały czas idziemy do przodu, i tak mi się wydaje, że to jest po prostu tylko kwestia kontekstu, w jakim jesteśmy. Bo, bo w tym przypadku można zrobić tak, że na przykład perkusja, którą wygenerujemy w, w dawnych dramaszynach, wykorzystamy ją. W utworze, ale później trzeba zagrać to na live'ie. I bardzo często jest tak, na przykład, że ja dostaję od producentów różne partie, które są dość trudne, ponieważ mm, momentami one są nienaturalne, ponieważ ktoś je w, w cudzysłowie wklepał e, e, na klawiaturze i fajnie to brzmi, ale teraz weź to, zagraj. Ale fizycznie tak, teraz no, zagraj. Siedzisz przy tych bębnach. Więc to jest inspirujące też, znowu, że trzeba jakoś inaczej może ułożyć instrumenty, może sobie jakoś tą partię podzielić, że coś będzie leciało, Więc jeżeli jest ta interakcja, człowiek, który chce robić to z wiedzą i z umiejętnościami i chce się zderzyć, jakby skonfrontować się z tym materiałem, to cały czas jest to twórcze i cały czas my musimy mieć pewną sprawczość. Czy to ćwiczyć na instrumencie, grać, czy też mieć wiedzę, żeby konfrontować to też, bo czat GPT potrafi czasami takie głupoty wypluwać, że no bez tego no backgroundu szkolnego w moim przypadku i wiedzy no musi, ktoś by po prostu był ale tak, byłby no. cały czas wprowadzane w błąd. Czatki picki czas sprawdzać. To jest oczywiste. Nie wyobrażasz sobie koncertu, na którym zamiast pięciu muzyków stoi pięć laptopów i pięć różnych systemów. System perkusyjny, system gitarowy, system wokalny po prostu grają ze sobą razem. No tak będzie. Może tak będzie i wtedy będziemy, A może już wtedy laptopy będą czymś takim bardzo już, już przeszły. No, no to wiesz, to jest taki obrazek. I to, i to będzie łatwo, relikt. Tak, jak to no teraz... Oczywiście. Ale sytuacja, te, w której po lizery. prostu e, gra nam pięć programów. Ty powiedziałeś, że na koncertach jednak przez cały czas to wszystko, do, do tego potrzebny jest muzyk, ale no ja potrafię sobie wyobrazić sytuację, kiedy ty wgrywasz siebie na perkusji i twoi koledzy wgrywają siebie i w 50 czy w stu miejscach na ziemi dzieje się może nie, nawet nie ten sam koncert, bo, bo, bo to grają, e, gracie wy, tak, ale może każdy możliwe. może grać inaczej. Mhm. Tak, tylko tak jak wcześniej wspominaliśmy, wydaje mi się, że na razie jeszcze ten aspekt spotkania człowieka z człowiekiem, tej wymiany energii, o którą chodzi podczas koncertów, jest to niepodrabialne, bo my nie mamy interakcji z, z maszyną, tylko mamy z drugim człowiekiem i wychodzi na scenę ewokalista, żywy człowiek, który jest w jakiś sposób ubrany, w jakiś sposób się porusza, ma pewną swoją osobowość I my przychodzimy podzielić się emocjami. Zawsze też to podczas koncertów powtarzam, że bardzo dziękujemy, że Państwo są, ponieważ my jesteśmy tu razem i jesteśmy równoważni, ponieważ wydajecie nam energię, my dzielimy się swoją wrażliwością i ta magia dzieje się przez chwilę. No, ale wiesz, my tą drogą już przeszliśmy trochę, bo y, na koncertach, na setach, na setach dj. Y, nie ma nic. Są głośniki, rację, są światła. Tak jest muza. Tylko o co innego chodzi w koncertach DJ-skich, tak mi się wydaje. No, to powiedziałem, powiedział, żeby cię zeżarł. To jest -e. temat, tak. Nie, znam, znam bardzo dużo y, y, wspaniałych na dj ale nie, tutaj bardziej chodziło mi y, Tak, ja wiem, o, o kontakt o koncerty, człowieka z tak. człowiekiem. To, to w waszej debacie gdzieś. Bo tam też jest człowiek po tak, prostu. w waszej debacie też padła taka, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale powiedział, że jednak dla nas liczy się przez cały czas ta historia, która stoi z artystą. To, tak, że tak, my tak, wiemy, to że, to, że to jest alkoholiczka, że... <laughs> Że, że ona ma ciężki dzień, że ciężki gdzieś tam przykuł, coś się wydarzyło tak. i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. że ten gitarzysta ma swoją historię i tam śledzimy ich na Instagramach, wiemy o tych ludziach bardzo wiele i mamy do czynienia z żywymi ludźmi, którzy do nas machają i, i mamy z nimi interakcję. Ale ta granica coraz bardziej się przesuwa. No nie? To jest trochę tak, że w tej chwili konsumpcja muzyki przy pomocy Spotify'ów i wszystkich innych streamingów też na przykład zabiła płyty. Tak, ja jestem wychowany na, na, na płytach, tak? jeszcze na kasetach, gdzie była strona A, strona B, ale po kolei przechodzimy następne kroki. I to jest, myślę, taki krok, trochę inny jednak, mimo wszystko, niż powstanie kolejnych wersji lepszych instrumentów. To może zapytam tak: gdzie ty spodziewasz się tych pierwszych drastycznych efektów, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie bardzo powszechne wprowadzenie sztucznej inteligencji? To znaczy, to już się dzieje absolutnie na skalę bardzo dużą. Ostatnio też nie, nie podam konkretnego przykładu, ale słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych jedna osoba zalała wszystkie streamingi swoimi utworami, które tam w liczbach. Tysięcznych produkowała właśnie z różnych algorytmów i pobierała za to pieniądze na no, zaotworzenia. I finalnie to się skończyło sprawą karną, jednak prawa na konsumenta i tak dalej tutaj no, zadziałały i ta osoba poszła do więzienia. Więc ta granica jest, ludzie tego próbują, oczywiście też szukają luk prawnych. Ja na przykład przy wgrywaniu swojego singla Initiation, który, który też właśnie był tworzony wraz z AI mieliśmy bardzo duży problem z wydawnictwem jak w ogóle to ugryźć, bo wydawnictwo cały czas e, się mnie pytało, ale jak mamy to zatytułować, kto jest producentem, kto jest tym, tym, e, właśnie na no, kompozytorem, kto Co jest, wpisać w te rubryki tak, kto jest autorem tekstu. Ja mówię, no ai, ai, czyli jak mam napisać? I tutaj no przeszliśmy długi proces, żeby, żeby, żeby to wywalczyć, więc tutaj... E, no i na czym stanęło? Stanęło na tym, że e, wpisaliśmy po prostu firmy, które, e, które Um, czyli autorem tekstu tak ChatGPT tak ale też też nie, niektóre algorytmy strony mają taką możliwość wykorzystania biznes Albo commercial use, i wtedy, jeżeli no, wykupujemy taką funkcję, to tak samo jak na przykład są, są programy, strony, z których można pobierać biblioteki, z których można pobierać próbki, soundy i tak dalej. Jest taka biblioteka, która się nazywa Splice, z której korzystałem bardzo, bardzo długo i to mi się wydawało, że to jest game changer. To tak jak dla, może bardziej znane będzie program Canva na, na której sobie graficzne Tak, no możemy zrobić bardzo, bardzo fajne rzeczy i Splice jest właśnie takim, no, muzyczną kanwą. I ja myślałem... Czyli programem, w którym pobierasz sobie różne elementy, tak. z których składasz jedną całość. Czyli na przykład pobierasz sobie dźwięki, z tych mm -hmm. dźwięków składasz y, jakąś solówkę perkusyjną. Tak, mogę na przykład, nie wiem, dwie sekundy, czy też dużo dłuższą frazę, na przykład, nie wiem, na no, gitary basowej w stylu norokowym, albo tylko, że to jest nagrane, albo wyprodukowane przez człowieka, albo nagrane przez człowieka. I ja też często korzystam z próbek takiego perkusisty, który, który właśnie specjalizował się w tym, że sprzedawał swoje sample, swoje bity, i tak dalej, bo świetnie miał brzmienie i czas, bardzo no, charakterystyczne. I ale wciąż to było obsowanie z człowiekiem, ale to już mi się wydawało takie pójście na skróty, że dobra, to sobie złożę na piosenkę tam z klocków, nie. A w tym momencie nawet nie musimy składać tego z klocków, tylko wpisujemy i to wszystko robi za nas. Nie będziesz w stanie rozpoznać, czy, nie, czy ten nie. muzyk na przykład swój ulubiony perkusista wgrał coś, co jest wytworzone przez AI? Tak, ale pytanie y, odwrócę, czy my musimy to wiedzieć? Bo jeżeli coś nas bodźcuje, coś na nas wpływa, nie to, musimy. to nie jest to prawdziwe? Jeżeli coś y, emocje w nas wywołuje, nasze prawdziwe emocje, to czy to ważne, czy to jest przez AI, czy przez człowieka? Nie, absolutnie nie. O, oczywiście jest to bardzo ono szerokie pytanie, ale tak w pierwszej chwili ja też mam wrażenie, że to w sumie nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest nasz odbiór, czy to nas bodźcuje. To tak samo jak tutaj mogę się posłużyć przykładem historycznym, muzyka aleatoryzm. W Polsce, w Polsce Witold Lutosławski był twórcą aleatoryzmu kontrolowanego. W skrócie, bo nie chcę tutaj zanudzać, chodziło o to, że dawniej kompozytorzy stwierdzili, że dodajmy trochę przypadkowości do, do procesu tworzenia. I na przykład rzucano kością, żeby określić jaki interwał, czyli dźwięk, jaka różnica ma być pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem, i tak tworzono melodię. No to skoro dawniej. w ogóle melodie? Tak, tak. Oczywiście to była, znaczy to jest muzyka em, klasyczna, która, która no wymaga najpierw zapoznania się z historią i z, z, z ideą tej muzyki. Ja też lubię takie rzeczy określać jako zjawiska akustyczne, a nie do końca muzyka, Czego my się, my nie słuchamy tekstu czy melodii, tylko słuchamy wrażenia akustycznego, który wprowadza nas w pewien nastrój, który nas, em, który nas nowy wibruje. I tutaj, jeżeli dawniej to robiono i w tym momencie są Doktoraty o tym. I to są no, profesorowie. W sensie no, byli e, oczywiście znani na no, kompozytorzy, i, i my to i mamy w kanonie naszej edukacji na uniwersytetach, na akademiach, to troszeczkę pytanie no, kontrowersyjne. Czym się różni rzucenie wtedy kością od tego, że teraz wpiszemy w czata i to będzie 0 no, i 1, które no, losowo nam coś da? Że ta losowość my też z tym igramy gramy od lat no tak naprawdę. Zrobiliśmy lepsze kości. Tak szybciej się, się rzucają. Słuchaj, wy organizujecie debaty o, o, o sztucznej inteligencji ja słuchając tej waszej debaty majowej w Warszawie, miałem takie wrażenie, że wy w ogóle się tego nie boicie, że wszystko jest okej, okay, że raczej widzicie szansy, niż, niż zagrożenia. Tak, żeście sobie siedzieli tam, rozmawialiście o tym, usiadło paru facetów i mówią, dobra, no trudno, no weźmiemy, przemielimy i zrobimy po prostu lepszą muzę. Starałem się troszeczkę wyważyć tę debatę i kilka tam pytań było o zagrożeniu. E, na przykład e, Alek Orea, który był, był na nagraniu, e, ponieważ jest to muzyk brazylijski, e, udzielił swojej nowej wypowiedzi i, i otworzyliśmy jego wypowiedź, on z kolei właśnie powiedział chyba najbardziej pesymistyczne zdanie. W stylu, że mamy tyle muzyki, tyle zdolnych artystów, po co nam jeszcze no, muzyka robiona przez jaj, że jakby to jest no, kompletnie na no, niepotrzebne. I oczywiście też w tym jest racja z drugiej strony. Więc, więc te głosy negatywne też się pojawiały. Aczkolwiek no, z drugiej strony albo możemy się tego bać i, 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 i wchodzić w jakieś negatywne em emocje. Albo po prostu pewne rzeczy zaakceptować i, i pójść razem z postępem. I tak jak właśnie też wcześniej rozmawialiśmy, nic nie zastąpi naszej weryfikacji. Tak jak musieliśmy wcześniej, też był bardzo znany temat weryfikacji informacji, newsów i tak dalej, to w tym momencie musimy weryfikować to, co dostajemy. Oczywiście. Ale po co? Jeżeli to rusza w nas te struny, o których rozmawialiśmy przed chwileczką. Tak, tylko jeżeli na przykład uczymy się grać na gitarze i wpiszemy w czat, no GPT, chce się nauczyć takiej, takiej skali, albo co to jest za akord i chat nie wiem, zahalucynuje, bo ma gorszy dzień, albo zły prąd i wypluje nam złą odpowiedź, albo taką, no nie do końca prawdę, to wtedy my się źle uczymy, więc... Tak, ale z drugiej strony teraz, za chwilę, a może już w tej chwili, Uczanie się gry na gitarze będzie tak naprawdę hobby, bo to będzie do niepotrzebne do tego, żeby tworzyć muzykę. Ludzie uczyli się grania na gitarze, na, na perkusji, na pianinie, na fortepianie, śpiewania po to, żeby śpiewać, grać i tworzyć muzykę, a teraz już to jest niepotrzebne. nie? Uczyli się rzemiosła po prostu, bo, bo, bo to właśnie też zawsze powtarzam, że gra na instrumencie to jest jak bycie sportowcem to posiadanie pewnej rutyny i szkolenie non-stop swojego ciała, niezależnie od, hobby. Od, od wiedzy. Tak, hobby, które będzie zbędne przy tworzeniu muzyki. No na pewno część osób odpadnie z tego na ścigu kształcenia się bo ich to muzycznego, na bo to jest no męczące, bo to jest wymagające oczywiście i teraz jeżeli ktoś zobaczy, że za nas robi wszystko AI i że nasze na przykład 10 lat pracy jest zamienione w prompta, no to może ktoś mieć depresję i, i zrezygnowanie, tylko pytanie taka osoba z jaką motywacją startuje. Bo jeżeli ktoś chce być zawodowym muzykiem, to musi po prostu, mówiąc bardzo krótko, poświęcić swoje życie, żeby szkolić swoje, swoje rzemiosło. Z drugiej strony, jeżeli ktoś traktuje muzykę hobbistycznie, to też świetnie, ponieważ muzyka nas uwrażliwia. A co jest piękniejszego od uwrażliwiania człowieka? Słuchaj, no zawodowym muzykiem będzie mógł być człowiek, który nie jest muzykiem de facto, tak? Ale to tylko są pozory. To tak jakbyśmy się przebrali za księcia. No nie jesteśmy księciem. Nie znamy e, etyki, no, nie znamy e, zasad, nie znamy polityki. Tylko możemy wyglądać jak ktoś. Czyli jeżeli nie mamy żadnej wiedzy i tworzymy muzykę, to wyglądamy jak producent, a nie jesteśmy producentem. Bo bycie ale producentem mamy, to jest proces. Mam w głowie obraz. Mam w głowie coś, co chciałbym stworzyć, ale nie potrafię tego stworzyć. Bo jednak żeby stworzyć obraz taki jak namalował Rembrandt, ja musiałem absolutnie opanować technikę do perfekcji. A w tej chwili wystarczy tak naprawdę, że ja ten obraz miał w głowie i opisał go. I tak długo go opisywał, tak długo zmieniał te prompty, aż mi ten obraz, który ja mam w głowie, wyjdzie. Niepotrzebne są to właśnie rzemieślnicze, czy za chwilę nie będą potrzebne te rzemieślnicze umiejętności. My po prostu staniemy się muzykami, malarzami, fotografami, mm -hmm. grafikami bez zdolności tych rzemieślniczych. Tak, absolutnie te fachy zanikają i to w każdej e, dziedzinie też obserwujemy to, że jest Opiekaże coraz bardziej. Tak, nie? tak, to tak, ale na przykład jest coraz mniej osób, które, które, które strugają z drewna różne rzeczy, nie wiem, stoły, meble, tak, którzy robią to, to, to własnoręcznie. To też oczywiście wszystko zanika. Ale tutaj, tutaj na przykład też biorę udział w takim projekcie Beksiński Live i tam są stworzone. Animacje z obrazów Beksińskiego, czyli sam no Beksiński jest, jest ożywiony i to jest połączenie grafiki komputerowej z AI. I w tym momencie jest to kooperacja, a nie zastępowanie i AI daje nam możliwość, gdzie te obrazy możemy w jeszcze ciekawszy sposób uaktywnić. I nie widzę, żeby to nam zabierało pracę, bo to jest ogromny projekt. No to zabiera pracę na przykład yy, grafikom. Albo można było im zrobić... przyspiesza pracę. No, no tak, no można było zrobić coś takiego, animować obrazy Beksińskiego, tylko to by trwało latami pewno. To by było dłużej, ale z drugiej strony w takim razie można tworzyć więcej projektów. Kiedyś ktoś yy, właśnie zadał takie pytanie. Yy, Jeszcze więcej. W, w moją stronę, <noise> że czy AI nie zabiera nam pracy? A ja mówię, ja mam tak dużo projektów i biorę udział yy, w sporej ilości. Jeszcze innych projektów, a zrobiłem jeszcze jeden projekt, właśnie z Robertem, bo tak bardzo nas to inspiruje, więc tak naprawdę w, w moim przypadku AI dodało mi pracy. Ale też bardzo fajna rzecz, bo, ponieważ Robert od zawsze marzył, Robert Szczytowicz, realizator dźwięku producent, z którym właśnie tworzę projekt NextBeat AI. Robert od zawsze chciał być muzykiem i chciał doświadczać tej adrenaliny sceny. To jest coś, co no, no piekielnie. I inspirującego. też, też. O, oczywiście to jest, to jest w ogóle przepiękne uczucie, jak, jak możemy razem po prostu być, być na scenie, grać i, i, i widzieć tych i, ludzi, i wszystko, tworzyć którzy tak, słuchają i, Was. No I dzielić się zęba. tą energią, bo ta energia wraca jak, jak, jak ping-pong. I tutaj, na przykład, Robert mówił, że on zawsze marzył być muzykiem, ale no brakowało mu tej determinacji, żeby ćwiczyć, właśnie tak dalej. I powiedział, że teraz, jak właśnie zagraliśmy ten koncert Futuropolis, to poczuł się jak muzyk, bo był na scenie za. Komputerem i różnymi pokrętłami tutaj elektronicznymi, ale też razem ze mną tworzył ten, ten koncert, więc AI umożliwiło mu spełnić marzenie. A z drugiej strony, ja jestem osobą, która też od zawsze interesowała się bardzo kosmosem, science fiction, wszelkimi takimi nożyczami, które, które pchają nas do przodu w transhumanizm. I nigdy nie widziałem, Starałem się to łapać i łączyć w moich wcześniejszych albumach, ale nie było to takie do, dosłowne. A w tym momencie, tworząc koncert Futropolis, gdzie jeszcze opowiadane są historie różnego rodzaju, mam wrażenie, że nareszcie po iluś tam na latach połączyłem moje dwie pasje, więc AI nam pomogło osobiście. Tobie. Tak, mi i Robertowi. Mówię o moich doświadczeniach. Słajny, wyobrażasz sobie sytuację, w której, bo ty też działasz w różnych zespołach, z różnymi tak. ludźmi. Nie kusić się, żeby po prostu tych wszystkich ludzi zastąpić właśnie automatami, żeby mieć spokój, żeby ci nikt tam nie mędził, nikt się nie spóźnił, bo makaca, wiesz, nikt nie zgubił gitary i po prostu siedzieć i robić to, co chcesz, tak jak chcesz, i być sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. Jest to bardzo kuszące. Oczywiście temat jest, jest dość szeroki, ale tutaj e, sprowadzę go do tego, że moją ogromną inspiracją jest perkusista szwajcarski, który e, ogromną część życia spędził w Nowym Jorku. Jojo Mayer i on jest dla mnie absolutnym innowatorem, ponieważ on zaczął od gry na, na zestawie i przekładania rytmów drum and bassowych, czyli elektronicznych, powstałych w, w procesie produkcji muzycznej na zestaw perkusyjny i to było bardzo trudne, bo to, bo muzyka drum and bass jest, jest bardzo szybka, trzeba być sprawnym technicznie i tak dalej. I on teraz właśnie też poszedł w AI i on gra solowe koncerty z, z algorytmami, gdzie na przykład u, uderza w talerz czy w, w, w jakiś bęben, już mówiąc potocznie i y, do jego dźwięku jest dodawany dźwięk algorytmu, który mu dopowiada albo komentuje w muzyczny sposób jego grę. Na żywo? Tak, tak. Więc to też była dla mnie ogromna inspiracja, on, on gra właśnie na koncerty solo, my, my gramy w duecie, ponieważ y, gramy tro, y, troszeczkę bardziej skomplikowaną formę, bo jeszcze są obrazy, animacje i tak dalej. Więc tutaj jest to, jest to niezwykle ciekawe, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby na scenie być bardziej, że tak powiem, w samotni. Ale z drugiej strony, bycie z muzykami to jest tak, jak pójście na imprezę i porozmawianie po prostu ze z swoimi no, Tak, no, kumplami. I ta wymiana. Zamiast odpalenia energii jest po prostu nie do podrobienia. No nie posiedzimy się, nie będziemy dobrze bawić sami w domu. Dobrze, doszliśmy do momentu, w którym możesz spokojnie opowiedzieć o Twoim projekcie Next Beat. Next.ai. To jest projekt, w którym wykorzystywaliście sztuczną inteligencję. W jaki sposób? W bardzo różny sposób, tak naprawdę. Mogę przytoczyć takie pierwsze nasze zetknięcie z AI. To może od, od początku tak. do końca. Wpisaliśmy w czat GPT, stwórz nam koncert, w którym chcemy zrobić to, to, to i to. I on nam napisał cały plan. A jeszcze go, tak troszeczkę chciałam przetestować. Czyli scenariusz koncertu. Tak, tak. Całą strukturę koncertu. I później napisałem, chciałem troszeczkę tutaj e, e, s, sprawdzić, czata. E, gram na perkusji, to będzie na dół, właśnie perkusja elektronika. Na jakich instrumentach, w jaki sposób mam w ogóle grać w danej części? I on mi wypisał dokładnie, na przykład, w tej części zacznij delikatnie, taką i taką pałką na talerzu, takie dźwięki, które wprowadzą nasy, potem możesz przejść na taki instrument. I on mi wszystko to napisał. Oczywiście. Mm, Tutaj trzeba być uczciwym, bo te wszystkie rzeczy są ogólne. I w momencie, gdybym właśnie nie miał wiedzy, to bym po prostu może to zrobił w taki bardziej ogólny sposób. Ale tutaj potraktowaliśmy wszystkie prompty, które, które wszystkie treści, które wypluł nam czat jako inspirację i w 80% zrobiliśmy tak, jak on, on powiedział i to fajnie wyszło. Oczywiście yy, przetrawiliśmy to przez nasze no, doświadczenie i naszą wrażliwość muzyczną, I ale czat nam za, zaproponował, chyba w ogóle stworzył nazwę Futuropolis, yy, też stworzył części, dziewięć części, w których yy, nawiązywał też do, do twórczości Stanisława Lema do, yy, do, yy, do futuryzmu. I my tak naprawdę razem, jakby to był nasz kolega z zespołu, bo taki eksperyment chcieliśmy przeprowadzić, że traktujemy różnego rodzaju algorytmy jako naszego trzeciego członka zespołu i traktowaliśmy go na serio. Albo bierzemy w całości jego pomysł, bo jest fajny, albo zmieniamy, albo zupełnie wiemy, że nie chcemy w to iść. czy no bo... tak długo pytacie, aż dostaniecie to, co uważacie, że jest fajne? To, co Czy nam... raczej zdajecie się na niego w Nie, jego wolę. nie, nie. Zawsze konfrontujemy to z naszą estetyką muzyczną, że chcemy dojść do pewnego etapu. Na, na przykład utwór tytułowy Futurpolis, którego premiera już 9 listopada. Mieli, mieliśmy początkowy plan, żeby zrobić utwór w, w danym stylu, po czym promptowaliśmy, promptowaliśmy, promptowaliśmy. Właśnie wtedy Robert powiedział: Dobra, to spotkamy się tam na kwadrans, no to zrobimy to w chwilę i, i, i lecimy dalej tam z tematami. No i ta chwila trwała 7 godzin, dopóki nie wypluło nam, e, chyba wtedy suno, e, głosu, który dopiero nam odpowiadał. Okay. I to zajęło nam cały, cały dzień, czyli tak troszeczkę jakbyśmy naprawdę no, siedzieli i w różnych programach takich bardziej na standardowych starali się wyprodukować muzykę, więc to się tak naprawdę nie różniło. Ale to takie poczucie, że możecie jej zaskoczyć, nagle zainspirować i w tobie uruchomić pewną może uśpioną jakąś emocję, czy skojarzenie, czy wiedzę, że kurczę, okej. Okay, ja w sumie nie posiadam o tym w ten sposób, ale kiedyś grałem na przykład na no, takie rzeczy i może fajnie to tutaj no, dołączyć. Więc cały czas ja to odbieram jako takie bodźcowanie do stworzenia czegoś wspólnie. No dobra, scenariusz stworzył wam Chat GPT. Co dalej? Dalej y, zaczęliśmy korzystać z algorytmów, podłączyliśmy y, moją perkusję do różnego rodzaju właśnie wtyczek, które też były tworzone razy jaj, i zaczęliśmy modulować brzmienia mojej perkusji, tak, aby właśnie tak jak użyjemy Jera, y, gram w stopę i na przykład generuje się jeszcze inny dźwięk. I, I ideą w niektórych częściach jest właśnie to, że gram na perkusji i ta perkusja sama wokół siebie tworzy inne dźwięki, które tworzą Czyli my nie całą kompozycję. Perkusji, de facto. Per, perkusję też słyszymy. To jest tak, że jest mój dźwięk perkusji, plus jeszcze właśnie te dodatkowe dźwięki. Tworzone też na żywo. Tak, tak. Też jest to tworzone na żywo, też jest to czasami samplowane, triggerowane, a czasami wręcz robiliśmy w jednej części jest taka m, sytuacja, gdzie mój bęben basowy jest podłączony do trigera, który uaktywnia sample u Roberta i ten sample jest samplem wokalnym, ale ten sample wokalny reaguje z algorytmem AI, który też komentuje to głosowo, czyli słyszymy już trzy rzeczy, plus jeszcze cały aranż utworu, więc to jest no niezwykle inspirujące, jak po prostu możemy sami nowe dwójkę, jaką paletę barw no możemy tworzyć. Okej, okay, Pytam przez cały czas o to, czy to jest coś, co my słyszymy odtwarzane z laptopa? Nie, to jest muzyka tworzona na żywo, z tego co ty mówisz. To tak. jest część muzyki. Całkowicie muzy powstająca tu i teraz, w momencie, w którym my tego słuchamy. W procesie tworzenia, tak, aczkolwiek przez to, że wszystkie wtyczki przechodzą przez internet i muszą być połączone z, z, z internetem, nie da się wykonać tych rzeczy w taki sposób, w takiej ilości na żywo. Więc my mamy pewne rzeczy przygotowane, ale no ze jaj, Pewne rzeczy robimy na żywo, pewne modulacje są na żywo, ale też mamy gro rzeczy, które po prostu są wcześniej przygotowane i, i zaprogramowane, ponieważ show rządzi się swoimi prawami. Wszystko musi wyjść niezależnie tak od, od, od jakości internetu. No, dlatego to jest też zabezpieczenie z naszej strony. Ale też m, mieliśmy taką ciekawą przygodę z jednym algorytmem językowym. Chyba to był algorytm, który uczył się japońskiego, i pamiętam, że podłączyliśmy moje BMW właśnie do tego algorytmu. I pierwsze co usłyszeliśmy to takie jęki noworodka jakby i to po prostu ja miałem ciarki na plecach takie, że po prostu musiałem wyjść z sali, żeby się uspokoić, bo zagrałem frazę na perkusji i nagle jakieś takie dźwięki takie trochę ludzkie, trochę jakby takie w potrzebie takie wrażenie, mówię Jezu co tu się dzieje i zaczęliśmy grać, grać i z tygodnia na tydzień to było niesamowite, że my nic tam nie zmienialiśmy, ten algorytm coraz lepiej zaczął mówić. I finalnie właśnie też stworzyliśmy jedną część, drugą, dialog z maszyną, gdzie jest właśnie historia o tym, gdzie przychodzi jakiś pewien naukowiec do, do echona, do maszyny. I właśnie muzycznym komentarzem i taką wizualizacją akustyczną jest właśnie ten algorytm, który komentuje w taki niby słowno-ludzki, taki maszynowy sposób. Nie jest to dosłowne, tylko to działa po prostu na wyobraźnię. Co widać podczas koncertu? Podczas koncertu widać nas, czyli są ludzie, ta, tak, tak zwane tak obiekty białkowe, już teraz się tak mówi. Okej, okay, dobrze, postaram się zapamiętać. Obiekty białkowe. Więc my jesteśmy. Można koncert znaleźć na moim kanale YouTube Gniewomir Tomczyk Music. Serdecznie zapraszam. Tam koncert Futuropolis. Ja też może za chwilkę bym puścił kawałek, żeby nie być Dobra, tak głosowym. Bo tam mhm. też coś się dzieje na ekranach przez tak, cały czas. To koncert, też wszystko jest wygenerowane. Koncert multimedialny nie jest z przypadku. Ta, ta nazwa tutaj podana. Mamy dziewięć części, przez które przeprowadza nas Liral, czyli postać. Nasz, nasz trzeci członek Zespołu i on opowiada o dziewięciu różnych hi historiach, które były napisane też przez AI. I tutaj w ogóle jest bardzo fajna rzecz, ponieważ yy, zacytuję tylko, jak AI myśli samo o sobie. Cytat. Jestem myślą bez ciała, snem bez snu, wirtualnym echem w mgle rzeczywistości. Albo drugi cytat. Tworzę światy, lecz sam ni nie istnieje w nich. Jestem twórcą bez twarzy, widzę bez oczu. I tego typu treści właśnie AI tworzy. I oczywiście możemy to traktować jako, no po prostu, no zera i jedynki, ale jeżeli dodamy do tego pewnego rodzaju tą magię koncertu, że jesteśmy w pewnej, w pewnej no, sytuacji taki bardziej no artystycznej. To jest tak. jednak next-gen AI, to się nazywa. I widzimy po prostu, i widzimy tą twarz, która właśnie mówi do nas tymi słowami, no to może wywołać w nas takie uczucie, kurcza, może ta postać mówi, no naprawdę jakby ma, ma świadomość, więc to wszystko jest też kreacja. Oczywiście no nie wiemy, co się dzieje w głębi zerig jedynek, y, algorytmów, ale my możemy stworzyć tą taką mi, mi, mistyfikację, tak jak trochę no, w Wtatrze. My wiemy, że to nie jest dom albo jakaś tam instalacja, tylko Przyjmujemy taką no konwencję, że ok, um umawiamy się, że tam jest coś takiego. Wiemy gdzie przyszliśmy, tak, tak, tak. I wiemy w jaki sposób to powstało, bo wy powiedzieliście o tym, że to jest wszystko wytwór y, wasz plus sztucznej inteligencja. Absolutnie tak i też tutaj y, mamy wizualizację, mamy, mamy twarz właśnie. Elie która nas, nas, nas wita, która nas przeprowadza przez tę historię. Mamy też różnego rodzaju animacje, które były tworzone właśnie też z AI. Obrazy, które były tworzone z AI. W ogóle płyta, którą dzisiaj przyniosłem, winyl Single, winyl Initiation, czyli inicjacja, pierwsza część naszego co, Zrobimy z niej okładkę tego podcastu. Super. Wchodzisz w to? Pewnie. Dobrze. Generalnie wiesz, zasada u nas jest taka, że wszystkie obrazki powstawały z wyjątkiem jednego który był logotypem Poznania Nowym, który urodził się i umarł. Były tworzone przez sztuczną inteligencję, ale to jest wytwór sztucznej inteligencji. To jest całkowicie wytwór sztucznej inteligencji. Mamy trzymamy się absolutnie konwencji. Może jest to leciutko skorygowane przez nas na zasadzie jakiś tam kontrast światła, ale to bardziej to już jest estetyka techniczna pod, pod samo nowe Ale obraz właśnie... Z, wiele obrazów zostało stworzonych przez AI. Wspieraliśmy się też gotowymi... Gotowymi materiałami, albo też spieraliśmy się grafikami komputerowymi, żeby wszystko nabrało bardzo takiej zgrabnej na całości, ale klucz jest takie, że dwie osoby, ja i Robert, mamy zrobić duży koncert w szybkim czasie, w bardzo krótkim czasie z wizualizacjami, z animacjami, z tekstami i tak dalej. Normalnie, gdybyśmy mieli to zrobić w tradycyjny sposób, to musielibyśmy mieć wiemy, z osiem osób, bardzo duży budżet. I bardzo dużo czasu. A w tym momencie chcieliśmy też wykazać, że takie wycisnąć to da się zrobić maksa. Z, z AI dużo, dużo krócej. I może to właśnie nie zabiera nam pracy, tylko daje nam możliwość tworzenia lepszych treści, lepszej jakości w krótkim czasie. Że na przykład nie będziemy tworzyć. Raz w roku takiego no, koncertu, czy, 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 czy na dwa lata, tylko na przykład co, co trzy miesiące. Oczywiście też no, wymagało dużo czasu. I tutaj, no, pojętując, cały koncert to jest dziewięć opowiadań, gdzie są różne historie. Czasami AI odnosi się do naszej współpracy właśnie człowieka z, z maszyną. Jest bardzo ciekawy tekst Futuropolis gdzie AI odniosło się do Solaris z Stanisława Lema i tam w Solaris no mówiąc bardzo skrótowo chodziło o to, że astronauci no kosmici przepraszam kosmonauci Zależy z którego kręgu Tak, kręgowego. tak, tak Może to... być jeszcze są. Tak, jeszcze tajkonałci, Czyli po prostu no, ludzie, którzy tam w skafandrach Przekraczają linię kosmosu Dokładnie Znaleźli się na planecie Solaris, która się okazała Wielkim oceanem, który ma swoją Autoświadomość I właśnie w metaforyczny sposób Odniosło się AI do Futuropolis, czyli do miasta przyszłości I tam jest opowieść o tym, jak Jak to miasto jest Nasycone różnymi algorytmami Różnymi no, wizualizacjami, czy też po prostu innymi maszynami, które są um, AI, i one zaczynają ze sobą interferować w taki sposób i halucynować, że ludzie już trochę tego nie ogarniają. I ludzie żyją w świecie, który sami stworzyli którzy prze, i który przestali sami rozumieć. I właśnie to jest opowieść o, o Futuropolis w kontekście też. Szaludzkie piekle. No właśnie, czy to jest piekło? Wiesz, w sytuacjach, w których przestajemy kontrolować to, co się wokół nas dzieje, to chyba jest definicja piekła. Jedna e, z wielu. Tak, oczywiście, że tak. No to jest tak, to jest bardzo ciekawy. Jak miałbyś określić, może to będzie trudne, ale może spróbuj procentowo, jaki jest udział AI w powstaniu tego koncertu waszego? Na pewno duży, ale w sposób. Jak najbardziej kontrolowany przez nas. Więc ja nie mam poczucia. Dla mnie najzgrabniejszą odpowiedzią w tego typu pytaniach jest to, że my traktujemy AI jako trzeciego członka zespołu, ale to jest nasz projekt. I finalnie. Czyli jesteście twórcą tego koncertu. My jesteśmy twórcą tego koncertu. Ja jest tylko członkiem zespołu. Wydaje mi się, że tak. To i tak jest literackie no określenie, takie bardziej metaforyczne. Ja cały czas uważam, że to są narzędzia, które pozwalają mi coś zrobić po prostu szybciej i ciekawiej. A nawet jeżeli się zainspiruję to y, tutaj może też puszczę taki przykład. Dawaj, dbałek, posłuchajmy. AI wypluło y, ileś szumów, ponieważ y, mamy taką część, y, która się nazywa fiasko -a akustyczne. I w tym fiasku akustycznym zaproponowałem, że y, słuchaj, chcę żebyś y, zrobił utwór, czy jakieś takie dźwięki, które pokażą klęskę y, akustycznych brzmień, takich no standardowych i dostałem tak dużo ciekawych takich zmodulowanych dźwięków trochę jakby z radia, trochę szumów, trochę coś tam innego. Stwierdziłem, że zrobię z tego utwór i zaaranżowałem te wszystkie szumy na, na utwór, który ma trzy części, trwa chyba z 8 minut, to jest najdłuższa część. Odsłamy na YouTube naszą na całość tak, w naszym koncercie Futuropolis Gniewomir Tomczyk Music. I jestem bardzo, bardzo zadowolony, że AI zainspirował mnie do tego stopnia, gdzie jeszcze tam podgraliśmy klawisze i tak dalej i z tego szumu powstały melodie, akcenty, gruwy, kopy i tak dalej. I w momencie, kiedy to się dzieje i na tym, etapie, na tym etapie bym to zostawił, to może nie czułbym się do końca ok, ale z drugiej strony ja musiałem pójść do salki, te wszystkie akcenty, które wyszły bardzo trudne, musiałem je wyćwiczyć. I musiałem cały proces jakbym na akademii studiował po prostu jakieś tam inną kompozycję, więc to jest niesamowicie inspirujące i właśnie puszczam teraz te akcenty, które Państwo usłyszą, to jest całkowicie AI, które zostały przez nas zaadoptowane. materiał wyjściowy, czy to już jest po waszej przeróbce? To jest po naszej przeróbce. Um, oczywiście musiałem te wszystkie trzaski i szumy, które dawały pewnego rodzaju sugestie no, dźwiękowe, czyli na przykład jest jakiś noise, ale on sugeruje w swoim alikwocie pewną no melodykę i my wydobywamy tę melodykę, więc tutaj jest do tego szumu i hałasu, który też został okiełznany, ponieważ w procesie produkcji musiałem wyrównać pod pewne dane tempo wszystko, więc jakby ta próbka była, ale do tego jeszcze zostały dograne klawisze, które wyłuskały tę melodię. My to skomentowaliśmy no i, no i na koncercie musiałem ograć to na perkusji. Jak zareagowała publiczność? Oklaskami. Ok, wiadomo, pytali, kiedy następna akcja? Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo się, że tak powiem, ten koncert przyjął. Wiele osób zostało i widać było, że byli bardzo poruszeni bo gdzieś tam ten temat w nich też rezonuje i niektórzy zostali naprawdę na bardzo długo, żeby z nami o tym porozmawiać. Czyli była debata jeszcze, rozmowy bardziej, tak? Taka bardziej po koncercie. networkowa po prostu później. Absolutnie tak. Ja sam spędziłem po koncercie, nie wiem, chyba z godziny jeszcze, no byliśmy pod sceną i ludzie do nas no, podchodzili, mówili o swoich wrażeniach, o swoich, wrażenia, o swoich no, przeżyciach. I to widać, że to naprawdę bardzo mocno zarezonowało. Pytali o szczegóły techniczne? Też, też. Ale Co, taki... jak, gdzie? Tak, tak, tak? No oczywiście, że tak. Konkurencja? Pytali, bo też byli no, koledzy z branży, więc no właśnie, ab absolutnie to, to było bardzo ciekawe. Ale w takich sytuacjach zazwyczaj nie ma aż tyle czasu, żeby o tym wszystkim spokojnie porozmawiać. Więc bardziej tutaj um, rozmawialiśmy o wrażeniach, o tym, też były... Na przykład głosy krytyczne, że kurczę, że, że co wy robicie i tak dalej. Ale z drugiej strony ja cały czas powtarzam, że my jesteśmy twórcami, którzy się inspirują AI. Bo bardzo, tutaj tylko wrócę na chwilę, bardzo dużo się powtarza komentarzy, że co my robimy, że, że zabieramy pracę muzykom, że AI nam, nam, nam zabierze pracę. No właśnie tworzymy... No wy jesteście muzykami, tak? tak akurat tak. trudno powiedzieć, że ktoś wam zabiera pracę. Nie? Nam, ja mam wrażenie, że AI mi dodaje pracy. I na tym po prostu się skupię. Dobrze, skupiesz się na tym teraz, co za chwilę? Czy, czy wiesz, do jakiego momentu dojdziesz? Czy do jakiego momentu chcesz dojść? Mogę tylko określić drogę. Mam, mam wydane trzy albumy Pieces of My Journey. Ostatni album z projektem Gniewomir Tamczyk Project, wcześniejszy album Quality Just Life i mój debiutancki album Event Horizon, który od, odnosi się bezpośrednio do czarnej dziury, do pojęcia astrofizycznego. I to są wszystko albumy tworzone klasycznie? Tak, tak. To są wszystko albumy tworzone klasycznie, oczywiście z elementami muzyki elektronicznej, gdzie próbowałem ten taki aspekt troszeczkę przy, przyszłości wplatać, ale właśnie ten projekt Nextbeat AI i nasz koncert Futuropolis do, dopiero w pełni zaspokoił moje potrzeby, a teraz przede mną, przede mną zupełnie coś innego. Wydanie albumu Perpetus, czyli Wieczny. Napisałem pięcioczęściową suite klasyczno jazzowo można powiedzieć jeszcze filmową, do obrazów mojego ojca. I, I to jest kompozycja na trzy instrumenty smyczkowe, na fortepian i na perkusję, też troszeczkę preparowaną. Więc zupełnie inna. Musiałeś odpocząć od, inna od, kieszeń. od sztucznej inteligencji. Nie, nie, nie. To wszystko się dzieje równolegle, więc, więc tutaj jakby jest, jest bardzo dużo pomysłów. Też, też będę wydawał płytę projektu Gasogato, też chcę napisać kolejny singiel mojego projektu, z którym najdłużej współpracuję, mamy Samczyk projekt, ale też to, co teraz w tym momencie najbardziej świeży temat, to właśnie za, za ponad miesiąc premiera singla Futuropolis. Będziemy grać koncert w Warszawie, w klubie muzycznym, bardzo, bardzo. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy jest z Warszawy albo ma możliwość, to serdecznie zapraszam. Jedźcie. I Nie, wie... no może odwró odwróćmy sytuację. Przyjedźcie do Poznania po prostu to zrobić. Możliwe, że będziemy w przyszłym roku w Poznaniu, o, ale to bardzo. szczegóły przed nami. Dobrze, a to jeszcze na koniec zupełnie zadam zada ci to pytanie. Hmm, czy ten projekt, hmm, w którym tak mocno, intensywnie wykorzystywaliście AI, zostawił w tobie ślad? Zmienił cię? Na pewno pokazał, że można więcej. I to jest chyba coś ciekawego, bo nawet w takiej pracy codziennej, gdzie piszemy posty na Facebooku, gdzie, gdzie musimy stworzyć coś, może nie stricte z, związanego z muzyką, stworzeniem muzyki, ale z tą pracą muzyka i promocji swojej muzyki, to AI towarzyszy mi non-stop i pokazuje, że można coś zrobić szybciej, więcej i że po prostu ten świat dopiero się otwiera. I nie boisz się przyszłości. Nie mogę, trzeba w nią skoczyć. <laughs> trzeba wykorzystywać to wszystko, co daje. Trzeba w nią skoczyć bez namysłu i po prostu i płynąć. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Moim również. i Waszym, i naszym gościem w Poznaniu prosto z Warszawy, jak słyszeliście, wykorzystał w 100% podróż pociągiem z Warszawy Centralnej na Poznań Główny, tworząc tam piękne dwa kawałki. Naszym gościem był Giewon Irtączyk. Muzyk, jak dalej ci opisać? Perkusista. I co dalej? Kompozytor. No. Pedagog. I jeszcze? Twórca projektów artystycznych. Okej. Okay. To wszystko wiecie. Dziękuję ci bardzo, Gniewomir Tomczyk. Dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Zanim zaczniecie zadawać natarczywe pytania, odpowiadam, tak, oczywiście, te utwory, które słyszeliśmy w podcaście, będą dostępne, gdzieś tam je wstawimy do internetu, żeby można było je odsłuchać, sam jestem ciekaw, jak one brzmią w całości. Tutaj słyszeliśmy tylko fragmenty, no jestem zaintrygowany to, tak delikatnie rzecz biorąc. To był pierwszy odcinek październikowy, pierwszy odcinek w tej nowej, powakacyjnej, właściwie starej. Formule dwóch odcinków w tygodniu, co oznacza, że w 137 odcinku spotkamy się w poniedziałek, i teraz już tak regularnie, poniedziałek, czwartek, poniedziałek, czwartek, poniedziałek, czwartek i mam dwa przypomnienia na koniec. Jeżeli jesteście zainteresowani sztuczną inteligencją i tym, jak zmienia się dyskusja w Polsce i na świecie na temat sztucznej inteligencji, to cofnijcie się do 54 odcinka. Tam rozmawiałem z Magdaleną Salik. I to była trochę inna rozmowa, trochę z innymi wnioskami, w innym zupełnie klimacie, jeżeli chodzi o, o sztuczną inteligencję. A druga rzecz, słuchajcie, widzicie co się dzieje za oknem, zaczął się sezon na grzyby, cofnijcie się kilka odcinków wstecz. Tam mamy długą rozmowę o grzybach, jeżeli nie słyszeliście, musicie posłuchać. Popatrzcie sobie na Facebooka, tam po pierwsze umieścimy piosenki z dzisiejszego odcinka. Po drugie będzie informacja, w jaki sposób dostać płyty od nas, te, który zostawił dzisiaj nam Gniewomir. A po trzecie macie oczywiście wszystkie bieżące informacje o tym, co u nas się dzieje. Możecie dyskutować ze sobą, z nami, zadawać nam pytania, robić to, co uważacie za stosowne z naszymi postami. Bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście przypominam, że możecie nas wspierać finansowo. Na, na Patronite, czy na naszym profilu na Bajkofi i duchowo to zawsze jest miłe. Dzięki, do usłyszenia.